dzisiejszym odcinku zrobię dla Was takie malutkie podsumowanie, ponieważ jak już wiecie z moich wcześniejszych filmików, odwiedziła mnie moja rodzina, no i chcielibyśmy opowiedzieć Wam, jak tutaj im się podobało. Z moich wcześniejszych materiałów mogliście dowiedzieć się, jakie tutaj miejsca w Dubaju odwiedziliśmy. No a Wam chciałam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór. A nowym odbiorcom tutaj na moim kanale chciałabym dać znać, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, że ja w Dubaju mieszkam już rok czasu i pracuję tutaj jako stewardesa dla Emirates. Ostatnie zakupy tutaj w Dubai Mall mamy właśnie porobione. No i idziemy sobie na króciutką przerwę gdzieś usiąść na coś słodkiego. No i żeby również się do Was stamtąd odezwać. Właśnie otrzymałam nową rozpiskę lotów na styczeń. Więc jeżeli jesteście ciekawi, gdzie będę leciała w styczniu, serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. Więc to tylko w tym miesiącu tak się zdarzyło, że przyleciała do mnie moja rodzina, dlatego tyle pokazywałam Wam różnych właśnie atrakcji z Dubaju, no bo ponieważ tak spędzaliśmy tutaj czas. Aż po prostu ktoś zaczął podejrzewać, ponieważ otrzymałam taki komentarz, że zostałam wynajęta i po prostu jakby, że ja reklamuję ten kraj. To jest oczywiście nieprawda i ja w ogóle niejednokrotnie wspominałam, że wcale nie zamierzam tutaj mieszkać. Więc jak tylko zrezygnuję tutaj z pracy, no to na pewno się stąd wyprowadzę. Już niebawem wracam do nagrywania vlogów z innych krajów, ponieważ w tej pracy podróżuję i nie pokazuję tylko i wyłącznie Dubaju. To właśnie przyszło nasze zamówienie, ale wracając do tematu, ponieważ wszystko to, co my tutaj w tym Dubaju robiliśmy, to było tylko i wyłącznie z naszej woli. Nikt nam tutaj żadnych atrakcji nie zasponsorował. Za wszystko płaciliśmy sami. No i tutaj dzieliłam się z Wami wyłącznie naszymi opiniami, doświadczeniami. Moi drodzy, nawet nie mam włączonej monetyzacji. Nie zarabiam nic tutaj na YouTubie. Tym bardziej nikt mnie tutaj nie wynajął. Nie mam po prostu płacone za to, co tutaj właśnie było w Dubaju nagrywane. Ja korzystając teraz z okazji, że usiedliśmy na kawę, chciałam bardzo serdecznie podziękować moim gościom, że w ogóle znaleźli czas oraz ochotę, aby mnie odwiedzić. Również oczywiście ogromne podziękowania dla Was za tak pozytywny odbiór moich filmików, za wszystkie kciuki w górę, za wszystkie subskrypcje oraz za wszystkie komentarze, które zawsze uwielbiam czytać oraz na nie odpowiadać. Naprawdę jest ciężko w to uwierzyć, że ja już rok tutaj mieszkam i dopiero tak naprawdę teraz zaczęłam odkrywać to miejsce. Bo wiadomo, że z dobrym towarzystwem zawsze lepiej, raźniej niż samemu.
A do tego, jak się moim gościom tutaj podobało, za chwilkę przejdziemy. Dobra, my już wróciliśmy do domu, jesteśmy po obiedzie. No i tak jak na początku obiecałam Wam, że tutaj zapytam się moich gości, jak podobało im się w Dubaju, więc teraz zobaczymy. We start from you, Vanekin. It's your second time in Dubai, so what would you like to say about your stay? I think I enjoyed the first one more, mm-hmm. the first trip, because mm-hmm. the second time, like, I'm already used to it. Mm-hmm. All the towers, all the tall buildings and stuff like that. But the only thing new that we did was go Safari and Abu Dhabi. Mm. So those two trips were like mm-hmm. the best. Burj Khalifa and the frame. It was all right. Mm-hmm. It's like doing the view from the palm. Mm-hmm. Like, cool. And I have one more question. What vlog was your favorite from these ones we recorded? The Safari one. Safari? But I'm upset that doesn't barely any views. I thought that one would be like the most viewed one because we had so much fun doing it and thought that would be... And you edited it, so... Yeah, edited half of it. No więc tutaj Vanekin najbardziej mu się podobał vlog Safari, więc jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to serdecznie zachęcam Was właśnie do obejrzenia. Tam właśnie bardzo dużo z edycją tego filmiku pomógł mi Vanekin, ponieważ powiem Wam, my prawie całą tą naszą wycieczkę w tych samochodach, jak jeździliśmy tym samochodem, a trochę to trwało, nagrywaliśmy, tam było naprawdę sporo materiału, no i ładnie on to wszystko tam zedytował. No i właśnie podlinkuję Wam ten filmik w opisie. Dajcie znać, czy już go oglądaliście. No dobra, i teraz to samo pytanie do mojego drugiego gościa. Jak Tobie się podobało tutaj w Dubaju i to był Twój pierwszy raz? Tak, tutaj jestem pierwszy raz. Jestem szczęśliwa w ogóle, że mogłam tu być. Zobaczyłam chyba wszystkie główne atrakcje. Najbardziej podobało mi się safari. Mm-hmm. Przejażdżka tym jeepem po wydmach, bardzo fajnie, bardzo tak adrenalina, naprawdę super. Mm-hmm. Podobał mi się widok nocny z Burj Khalifa ze 124 piętra, mm-hmm. gdzie wjechaliśmy windą w minutę. Mm-hmm. Naprawdę wszystkie te atrakcje, jak ja mam lęk wysokości, to... No właśnie, to wszystko tak wysoko. A daliśmy radę. Zwiedzić ramę, która ma 150 metrów, mm-hmm. także też byliśmy tam na górze. Mm-hmm. Także bardzo się cieszę, że mogłam tu być, mm-hmm. że wszystko to tutaj mogłam zobaczyć, zwiedzić i te fontanny grające, mm-hmm. tańczące mm-hmm. przy Burj Khalifa. Coś pięknego. I Dubai Mall? No Dubai Mall, tak. Tak. Kilka razy byliśmy. Także w Dubai Mall to byliśmy prawie codziennie. Wielkie centrum handlowe, naprawdę można się zgubić. Tylko chyba jedzenie Tobie tutaj tak trochę nie podpasowało? Produkty tak, na początku, spożywcze? Tak, pieczywo tutaj naprawdę, nasze polskie to jest rewelacja. Tutaj to są całkowicie inne produkty. No, nie każdemu to może tutaj smakować. No. No dobra, i teraz z tych wszystkich tutaj filmików, które nagraliśmy podczas Twojego pobytu, który Tobie się najbardziej podobał? Najbardziej mi się podobał filmik Safari. Safari tak, też. Tak, to było przeżycie. Po tej przejażdżce, to barbecue, tam gdzie byliśmy na tych występach, mhm. tamto naprawdę to Safari to jest coś pięknego. I naprawdę jak mhm. ktoś tu będzie, to warto zaznać tej atrakcji. Mhm. Abu Dhabi też mi się podobał, ten meczet. Mhm. Też piękna ta podłoga, te kwiaty, tak czysto tam jest, coś pięknego. No dobra, to było właśnie podsumowanie tutaj pobytu w Dubaju. No i generalnie moim skromnym zdaniem ja bym chciała dodać, że jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że Dubaj jest fajnym miejscem, żeby je odwiedzić, ale chyba tylko jednorazowo. Cieszę się, że zobaczyliśmy właśnie te atrakcje, które nas najbardziej interesowały, natomiast niekoniecznie bym chciała po prostu
do nich wrócić. I teraz też mam takie pytanie do Was na sam koniec. Jeżeli mnie oglądacie i jeżeli ktoś z Was był w Dubaju, to dajcie mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, czy Wam się tutaj podobało, bądź czy planujecie wycieczkę właśnie do tego kraju. Oraz dajcie mi również znać, który to Waszym zdaniem był najlepszy vlog właśnie tutaj, jak nagrywaliśmy, gdzie odwiedzili mnie moi goście. A jeżeli chodzi o mnie, to mi się chyba najbardziej podobał filmik z Muzeum Przyszłości. Tam, gdzie właśnie pojechaliśmy do muzeum, pojechaliśmy również na ramę oraz do kawiarenki Ibrahima z serialu Dubai Bling. No i serdecznie chciałam Wam podziękować za oglądanie tego filmiku. Zachęcam Was do zostawiania łapek w górę, do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz do komentowania do sekcji komentarzy, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpowiadać na Wasze komentarze. I do usłyszenia w kolejnym filmiku.